jesteśmy w Iławie. Jeszcze za wiele powiedzieć nie możemy, bo dopiero co przyjechaliśmy. Patrzymy sobie tutaj, jak to wygląda w takiej niewielkiej mieścinie, 32 tysiące mieszkańców. Dźwięk w filmie będzie słabszy, bo trzeci dzień z rzędu i trzeci fuck up. W pociągu zostawiłem mikrofon. Mieliśmy rok temu z Eweliną taką właśnie zajaweczkę, że jeździliśmy sobie po miastach województwa warmińsko-mazurskiego. No gdzie byliśmy? W Lidzbarku Warmińskim, w Dobrym Mieście, w Pasymiu, w Szczytnie, w Mrągowie, w Biskupcu, w Olsztynku. No i fajne są te wycieczki. Każde takie małe miasto ma coś w sobie. Bardzo spokojnie jest w tych małych miasteczkach. Są takie urokliwe. Ciekawe, no właśnie nie trzeba daleko pojechać, żeby zobaczyć coś ciekawego, coś fajnego, coś ładnego. A, chyba idę. Tu nowe osiedle. I tutaj właśnie ten plac, to się nazywa Rynek Stare Miasto. Pijcie wodę. O Boże. Co to za pieseczek? Bulwarek nad jeziorem, bardzo fajnie, klimatycznie. Pogoda nam się jeszcze trafiła, no to już w ogóle jest bardzo przyjemnie. To jest jezioro Jeziorak i to jest najdłuższe jezioro w Polsce. Iława ma się czym pochwalić. Mają też drużynę piłkarską, Jeziorak Iława. Grają w czwartej lidze i mają kosę ze Stomilem. A gorsze? Jest też gorsze. Ogólnie wychodzi cały czas żywe. I to w sumie prawda. Jesteśmy w restauracji Tawerna Kaper. Bardzo długo czekamy na jedzenie, ale w sumie nam się nigdzie nie spieszy, bo do pociągu mamy jeszcze ponad 1,5 godziny. Jeśli kiedyś z jakiegoś powodu będziecie w tej knajpie, to z niej wyjdźcie. Ani niedobre. Długo czekaliśmy. Drogie. Czy nażarliśmy się strasznie, nie? Po dużo, ale... No i co? Nie. Niedobre to było. Trzeba było na kepsa iść. Wczoraj jadłam. No i co? Iława ogólnie bez szału. Nie ma tutaj w ogóle takiej starówki. Mało taka urokliwa jest. Bloki po prostu PRL-owskie. Bardzo mały rynek otoczony właśnie takimi zwykłymi mieszkalnymi budynkami. No to jezioro robi robotę, ale poza tym... To jest ciekawe. Jakby ktoś szukał przechowalni bagażu, no to wiadomo, że nie ma. Następna stacja, Ostróda. W tamtym KFC poznałem tę kobietę. Pierwsze zderzenie nie było zbyt przyjemne. Zmierzyła mnie tak wzrokiem, myślałem, że chce mnie zabić. Była Iława, to teraz jest Olsztyn. Przyszliśmy do pubu na meczyk, a tam jest impreza. Mówi się o tym, że Olsztyn to miasto dla starych ludzi.